Proszę Państwa, raz, dwa, dobrze? Raz, dwa. Proszę Państwa, pewno Państwa dziwi niewielka liczba filmów z okresu kina przedwojennego w naszej Akademii. I to po trosze się wyjaśni przez dzisiejszy pokaz, dlatego że na następny będziemy oglądać, jeśli dobrze pamiętam, Strachy i Dziewczęta z Nowolipek. A więc dwa filmy na pewno pod względem artystycznym ważne, obiektywnie ważne, nie tylko dla tego okresu, o którym mówię. Ale ta pewna skromność, żeby użyć eufemistycznego określenia, ostrożność w doborze filmów z okresu kina przedwojennego pochodzi po prostu z ubóstwa inwentarza. Otóż pewno Państwo wiedzą, że filmy z dwudziestolecia międzywojennego nie odznaczały się walorami artystycznymi. Właściwie oprócz jednego nazwiska, Józefa Leitesa, reżyserzy, nawet najważniejsi, dwóch najbardziej płodnych, dzisiaj będziemy mieli Michała Waszyńskiego i Mieczysława Krawicza, nawet najbardziej płodni reżyserzy tamtej doby nie zostali, nie zapisali się czymś więcej niż tylko statystykami, żeby powiedzieć bardzo brutalnie, w podręcznikach historii rodzimego kina. Tutaj są jeszcze jakieś obiektywne tego potwierdzenia, bo film Znachor, który zdobył sobie szaloną popularność u polskiej widowni przed wojną, jak pojechał do Paryża, to w jakimś mizernym kinku małym na bocznej ulicy ledwo się utrzymał kilka dni bodajże na ekranach i padł. Także jakiegoś takiego międzynarodowego wzięcia tych filmów nie było. Ten wybór Znachora na wykład do, na forum, które się nazywa szczytnie Akademią Polskiego Filmu, jest właśnie potwierdzeniem tego, co mówię. Mianowicie jest to film, który z pewnością w dzisiejszym odbiorze nie może pretendować do rangi jakiegoś wybitnego utworu. A jednak jego pojawienie się w naszym programie nie jest przypadkowe, a to dlatego, że odwzorowuje pewien, idąc na skrót stylistyczny, ale niekoniecznie myślowy, styl kultury międzywojennej, zarówno styl realizacji filmów, jak i styl odbioru. Zarówno aspiracje twórców, czy też ich intuicje, co się publiczności spodoba, jak i gusta publiczności ówczesnej. Wreszcie to sprzężenie zwrotne jest charakterystyczne nie tylko dla Znachora, ale dla wielu filmów minorum gentium, które wtedy powstawały i które ja tak zbagatelizowałem, że one, podobnie jak ich autorzy, nie zostają, zostają ledwie w kronikach, ale nie więcej, ale które we wdzięcznej pamięci widzów tamtego pokolenia długo się trzymały. No, jest to pewien paradoks, który wymaga wyjaśnienia. Prawdą też jest, że ten film, ja zacznę od Znachora, jak powiedziałem, ten film Michała Waszyńskiego ma z pewnością swoje zalety. No, gdy chodzi o rękę samego Waszyńskiego, różne są na ten temat opinie, ale chyba pani Natalia mówiła przed tygodniem o Dybuku, jego najwybitniejszym filmie, tym takim sztandarowym filmie, jeśli tak można powiedzieć, filmie jidysz, jednym z nielicznych
ale najbardziej reprezentatywnych i ważnych w kulturze filmowej przedwojnia. Jest kilka zgrabnych komedii z Dymszą, takich jak Antek Policmaster z wczesnego stosunkowo okresu jego twórczości, z połowy lat 30. czy Dodek na froncie. Są melodramaty obyczajowe typu Drugiej młodości albo Serca matki, czy Zabawki, tytuły zresztą charakterystyczne, do których powrócę. No i jest coś dla ludu, mianowicie coś, co natychmiast budzi wyobraźnię, współczucie i zaciekawienie publiczności, zwłaszcza męskiej, Kobiety nad przepaścią. Jakiś taki tytuł charakterystyczny dla tamtej doby. Wiadomo, o co chodzi, jakiś handel żywym towarem, stotliwa Polka, która musi się borykać ze złym zamorskim losem, no ale jakiś deus ex machina, jakieś wybawienie zawsze, co ważne dla opowiadania, nie tylko tego, przychodzi i w porę rzeczy stają na swoich miejscach, jeśli tak można powiedzieć. No i na koniec, żeby nie powtarzać tego, co pewno było wspomniane na zeszłotygodniowych, na poprzednich zajęciach, no jest ta wspaniała karta Michała Waszyńskiego, prawdziwe jego nazwisko Moshe Wachs, w armii Andersa, cały szlak bojowy armii Andersa, wszystkie zadokumentowane, nie wszystkie, ale najważniejsze wizyty generała Sikorskiego, generała Soskowskiego, bitwa pod Monte Cassino, dokumentalny film, którego fragmenty, a w każdym razie sekwencje dokumentalne zostały włączone do zupełnie wyjątkowego filmu, polskiego filmu, który powstał na Zachodzie w 1946 roku, Wielka Droga, o drodze dwojga Polaków od obrony Lwowa w 1939 poprzez Rosję, Iran, szlak armii Andersa, kampanię włoską. To wszystko on to zrobił. To jest zupełnie fantastyczna zasługa, która zresztą znalazła niejednokrotnie wyraz za dopełnienie w jego zainteresowaniu krajem, bo on po wojnie, nie wiem, czy pani o tym mówiła, był producentem filmowym, robił supergiganty hollywoodzkie typu Upadek Cesarstwa Rzymskiego albo Aleksander Wielki, tam był producentem wykonawczym albo asystentem producenta, tak zwany człowiek z branży. Ja tutaj chyba na tym miejscu już miałem okazję mówić o tym z odpowiednim przydechem, bo to nie jest określenie opisowe, tylko wartościujące i w ustach tych, którzy robili, startowali, zwłaszcza w kinematografii powojennej, często mistrzów i arcymistrzów, człowiek z branży to był pejoratyw, to brzmiało obraźliwie, branżowiec. To taki, co może się wynająć do wszystkiego. No więc tak jak ten Waszyński i do Gehenny, i do kobiet nad przepaścią, i do Drugiej młodości, i do bohaterów, do tych komedii Dodek na froncie i Antek Policmajster, wreszcie do Znachora i Profesora Wilczura. Mnogo tego, dużo tego. I ta mentalność majstra filmowego, który jednocześnie jest takim człowiekiem nastawionym na doraźny sukces, tego Waszyński nigdy nie ukrywał, tutaj wychodzi w ekranizacji Znachora, a po wojnie wychodzi w radach, których udzielał polskim filmowcom parę lat przed śmiercią, bo zmarł przedwcześnie w 65 roku w całkiem młodym wieku, mianowicie, żeby nie ruszać problem tematyki okupacyjnej i powstańczej. Zostawcie to w spokoju, bo świat się tym nie interesuje. A to był okres, w którym cała Polska, zakneblowana po wojnie w podwójnym słowa znaczeniu i obywatelskim, i filmowym, do tego właśnie parła, żeby to otworzyć. A on tymczasem w prywatnej rozmowie z jednym z naszych znanych dziennikarzy powiedział: zostawcie to. Nie wiadomo, czy miał rację. Patrz, przygody kanału Popiołu i Diamentu na festiwalach zagranicznych, ale to jego, jak gdyby, mentalność odtwarza. Film zrobiony
według tej recepty filmu popularnego, czyli musiał coś w sobie mieć. Klasyczne pytanie brzmi, dlaczego się mamy zachwycać tym, co nas nie zachwyca? A tutaj jest inwersja tego pytania, dlaczego zachwycamy się tym, co nas nie powinno zachwycać? Więc ten film zrobiony według pewnej receptury na film popularny, z całą świadomością tego, że się do szerokiej publiczności przemawia, prawda? Z pewnością miał, jak mówi klasyk, swoje plusy dodatnie, oprócz plusów ujemnych. A jednym z obiektywnych już zupełnie walorów tego przedsięwzięcia Waszyńskiego była tytułowa kreacja, używam słowa kreacja, a nie rola, Kazimierza Junoszy Stępowskiego, wybitnego, najwybitniejszego prawdopodobnie artysty filmowego międzywojnia, znowu używam słowa artysty, a nie aktora, dlatego, że jego kunszt, nie tylko związany ze szczególną, co Państwo zobaczą, zapamiętają, bo w innych filmach się to powtarza, a to on i niepokój pewien, czasem szacunek, czasem właśnie rodzaj takiego bezwiednego lęku, nieustająca uwaga skupiona na tej właśnie postaci, na tych postaciach granych przez Stępowskiego, doczekały się w tamtym czasie tego, że on był jednym z najbardziej opłacanych, najlepiej opłacanych aktorów, znowu trzeba powiedzieć, w branży. On nie był aktorem filmowym, był przy okazji, dlatego że to był wybitny aktor teatralny, który grał i w Krakowskim Teatrze imienia Słowackiego, i w Teatrze Polskim, i w Teatrze Narodowym. Niektórzy mówią, a może Państwo powiecie z dzisiejszej perspektywy widzenia, że jego gra ma pewien rodowód teatralny, ale jeśli tak jest, to świadomie to zostało zrobione i nie powiedziałbym, żeby jakimiś nieoszczędnymi środkami wyrazu. To jest niewątpliwe. Ten aktor był bardzo wszechstronny, grał postacie silnych mężczyzn. Ciekawe, gdy chodzi o rysunek społeczny, zwykle o statusie społecznym albo materialnym wysokim, co pozwoliło stentorowemu głosowi i masywnej postaci artysty dodać jeszcze siły. Więc ten właśnie jego repertuar w drugiej młodości jako ojca Boga, męża, ojca rodziny, męża przyjmującego na swoje łono, tak trzeba powiedzieć, wiarołomną żonę w finale, albo prokuratora w Renie, albo naczelnika Wydziału Śledczego w Róży, albo Olbromskiego z kolei w Wiernej Rzece. Te wszystkie kreacje zapadły w pamięć i rzeczywiście stanowią o wkładzie Stępowskiego w rozwój kina polskiego, a może trzeba by powiedzieć bardziej precyzyjnie, że on ciągnął ten wózek kina polskiego, bo był taki siłacz. Może coś takiego tutaj było na rzeczy, dlatego że zwykle grał w filmach lepszych, gorszych niż jego własna sztuka interpretacji. Postać ciekawa, nie tylko na scenie, ale w życiu osobistym i tragiczna, bo niektórzy z Państwa pewno kojarzą to nazwisko, mianowicie on osłonił od likwidacyjnej, egzekucyjnej komórki konspiracyjnej w czasach okupacji żonę podejrzewaną o współpracę z gestapo. Osłonił ją własnym ciałem, dostał kulę i zginął. Sam miał stosunki z Niemcami niejasne, tak się wydawało, dlatego że z nimi się może nie bratał, ale kumał na stopie półprywatnej gdzieś tam w jakichś restauracjach przez siebie prowadzonych bodaj, czy
Natomiast odmówił, inaczej niż Samborski, udziału w tym słynnym antypolskim filmie Heimker, stanowczo odmówił z trzaśnięciem pięścią w stół i był absolutnie czysty. Postać na tyle fascynująca, że była na motywach jego biografii Kazimierz Brandys, dziś już pewno zapomniany, państwu nieznany, ale w swoim czasie bardzo modny pisarz, napisał swoje powieściowe rondo, a reżyser Jerzy Stwiertnia w latach 80. nakręcił film pod tytułem Oszołomienie, osnuty właśnie na tej biografii. No dobrze, ale dlaczego zacząłem od Znachora? Od Znachora, który przecież jeszcze, oprócz Znachora jest jeszcze późniejszy profesor Wilczur. Dlaczego zacząłem od Znachora? Dlatego, że niebezpiecznie się ten film zbliża do granicy kiczu. Kicz, słowo niemieckie, oznacza, jak Państwo wiedzą, utwór bezwartościowy Tandetny Lichy. To słowo jest bratane z innym źródłosłowem niemieckim Schmira. Schmira to licha trupa. To samo kicz i Schmira. No ale kto jest, że tak powiem, prawodawcą? Kto ten termin stempluje na urzędowych dokumentach, że to jest kicz, a to jest sztuka? No, tutaj trzeba zrobić to ważne zastrzeżenie i ta trudność całego wywodu i spotkania zarówno z tym filmem, kiczem, znak zapytania, jak z innymi filmami, kiczami, pochodzi stąd, że ktoś te określenia jak gdyby implementuje, przekazuje, sugeruje publiczności kinowej. Prawda? Tak jak kicz literacki, to krytycy literaccy i literaturoznawcy wiedzą, co to jest kicz, a my czytujemy te książki takie, które oni przekreślają w wielkim sekrecie, prawda? Ukrywając się przed tymi znawcami. Więc to zastrzeżenie jest ważne, dlatego że dotyczy pewnej wiedzy o tym, że wiedzy, która pozwala temu oceniającemu albo obwiniającemu utwór o kicz uznać, że to dzieło nie jest oryginalne, tylko wtórne, albo że jest liche. Za dużo tych nawałnic, wiatrów, wichrów, burz, za dużo tych komentarzy w rodzaju przez łzy nie można dojść do szczęścia, które się tu expressis verbis pojawiają w Znachorze. Za dużo tutaj przypadków śmiertelnych, dziwnych, pseudotajemniczych, żebyśmy mogli w nie uwierzyć i nimi się przejąć. Wszystkiego tutaj jest za dużo, piszą recenzenci, kiedy Znachor po raz drugi po kilkudziesięciu latach przerwy wchodzi na ekrany film polskich kin. Jedna z recenzji, zresztą nie głupia, która rehabilituje pojęcie sztuki popularnej, ma tytuł Znachor, czyli co zrobić z ekranową tandetą. Ledwo to się napisało, to po paru latach już Jerzy Hoffman chwycił Znachora i robi remake Znachora. Ten Znachor nie wystarcza, profesor Wilczur też w tym Znachorze jest i wszyscy walą do kina, albo przynajmniej część, albo ta część, która się konspiracyjnie ukrywa przed tymi znawcami, idzie do kina na Znachora, prawda? Jak to jest właściwie? Więc ja przekonany o tym, że rzeczywiście tutaj jest różnych rzeczy za dużo i niektóre rzeczy są przesadzone, no to pamiętam o maksymie bodajże to Hermana Brocha, słynnego austriackiego pisarza, który powiedział, że w każdej sztuce jest trochę kiczu. Bo gdyby było inaczej, to dlaczego balladyna naszego wielkiego Juliusza S., przez wielkiego Juliusza S. stworzona, dlaczego by ginęła od pioruna? A dlaczego też inna postać w trzeciej części Dziadów, doktor, nie tylko ginie od pioruna, doktor stworzony znów przez Adama M., prawda? Niebagatelną figurę, ginie od pioruna i to jeszcze podobno dlatego, że ma
za dużo banknotów rosyjskich, tych sprzedawczych przy łóżku, prawda? No jak to w opowiadaniu, to brzmi koszmarnie. I tutaj te pioruny, jak zaczynają waleć, to przecież w arcydziełach romantycznej literatury. Więc o tym z pewnością trzeba pamiętać. No i trzeba pamiętać też żeby się nie zagalopować, żeby właśnie postawić rzeczy na swoich miejscach, o tej funkcji, jaką spełniają te utwory kiczowate. No, disco polo to nie są wyżyny sztuki w ogóle. Niektórzy mówią, że to nie jest sztuka, niektórzy mówią, że to jest antysztuka, ale jak jakiś pan, którego o wstydzie nazwiska nie pamiętam, ale zna już je cała Polska, nie tylko Ostróda, w której święcił triumfy, jak jakiś pan pisze, że to jest przez te oczy zielone oszalałem, to w szatni polskiej, mówię polskiej, a nie polskiej drużyny, nie tego zespołu muzycznego dowodzonego przez skrzydłowego Grosickiego, wszyscy to śpiewają właśnie. A co mają śpiewać? Mesjasza, oratorium Händla? Właśnie to muszą śpiewać. Po to ta piosenka, po to ten utwór został napisany. Tych dwóch poziomów nie należy mylić. Przecież ja, jak jestem głodny, a spieszę się tutaj na wykład, to przecież nie zadzwonię do Gazety Wyborczej, do Macieja Nowaka, który zwiedził 74 restauracje i zwiedza teraz 75 i poproszę go poradę. Biegnę po kebab, no. No tak to jest przecież. No więc to są rodzaje szybkiego dania, gwarantowanego w jakiś sposób, zapewniającego, zaspokajającego pewne elementarne potrzeby. To o tym powiem za chwilę. Ale to jest jak gdyby nie tyle rehabilitacja kiczu, tylko pokazanie jego źródeł. To znaczy, że te źródła są w tej takiej naszej rozmowie codziennej, powszedniej rozmowie, nie w szczytach wyobraźni wysublimowanej, tylko w tym, że ja panu zacznę opowiadać od słów, no wie pan jak to jest, a pan wie jak to jest, prawda? Na poziomie tego elementarnego porozumienia, elementarnych znaków, przejrzystych symboli, wszystko w tym kiczu jest oczywiście zorganizowane tak, że jest dominanta tego, co banalne, nad tym, co oryginalne i nad tym, co tego, co spodziewane, nad tym, co niespodziewane. Jak tutaj będziecie Państwo widzieć tak zwane straszne wypadki na ekranach, to raczej się spodziewacie tych wypadków, bo inaczej żaden scenarzysta takiego filmu sobie z tym nie da rady. Nawias, żebym nie zapomniał, paradoksy, kicz i wysoka sztuka, słynny poeta futurystyczny, poloniści wiedzą, o kim mówię, autor jednodniówki, między innymi bezczelnie nieortograficznej Nóż brzuchu, gdzie każda litera jest napisana nieortograficznie. Anatol Stern był tutaj scenarzystą. Zamykam nawias. Więc ten banalność, która nad oryginalnością góruje i te przeciwieństwa, które się tutaj realizują, na przykład Abraham Moles, przepraszam, bo to Francuz, nieżyjący już chyba w latach 80., autor książki Kicz, czyli Sztuka Szczęścia, między innymi kojarzy z zanikiem prostoty. Czasem tak jest oczywiście. Krasnal Ogrodowy w zachodniej Polsce, na granicy z Niemcami, czy też Krasnale Ogrodowe, nie są przecież przejawem prostoty, tylko przejawem pewnych ambicji scenograficznych, prawda?
i dlatego są sprzedawane. Ale ja bym mimo wszystko się zawahał, czy to tak rozumieć. Blisko zresztą kinowych tych perypetii, które się tutaj układają w bardzo przejrzystą, jak powiedziałem, arbitralną, jednoznaczną całość w tym opowiadaniu o miłości, o zdradzie, o zapomnieniu, o zaniku tożsamości, o rehabilitacji i wreszcie o, nie mogę zdradzić puenty, ale Państwo się domyślacie, jeśli to jest kicz, jak to będzie. Wszystko to są integralne składniki obrazu. Właśnie wydaje mi się, to jest rzecz do dyskusji, ale w odniesieniu zarówno do utworów filmowych takich jak Znachor z jego kontynuacjami, profesor Wilczur z jego mutacjami takimi jak doktor Murek, to wszystko oparte na prozie Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, autora literatury popularnej. Popularnego autora literatury popularnej to tautologia, ale niespecjalnie skreślonego przez elity, bo jeszcze po wojnie Nikodem Dyzma i Pamiętnik Pani Hanki to filmy powstały właśnie w oparciu o prozę tego Dołęgi-Mostowicza. Więc ten jasny, jednoznaczny, arbitralny przekaz charakteryzujący kicz, jeśli miałby być Znachor blisko kiczu, to jest coś takiego jak wywiedzionego znowu z ballady dziadowskiej, prawda? Bo kicz upraszcza, ale likwidując psychologię i zdając się na czystą zdarzeniowość, niech Państwo zauważą. Psychologii tutaj w tym filmie nie będziecie Państwo mieli, natomiast wszystkie problemy zostaną wyjaśnione przez zdarzenia. I tu, i wtedy, i dziś, i jutro, jak Państwo jesteście zainfekowani filmem, to jak oglądacie film jakiejś drugiej kategorii w telewizji zwłaszcza, albo serial, to jak jest problem moralny, to na pewno trzeba zabić tego, kto jest źródłem tego problemu moralnego, bo on nie ma już nic do roboty. Zawinił, zrobił jakieś zamieszanie, na przykład ten trzeci, no i trzeba go ukatrupić. No co z nim zrobić? Do czego nam jest potrzebny? Więc ta zdarzeniowość szczególna przywodzi mi na myśl taki klasyczny wzór właśnie ballady dziadowskiej, że apaszem Stasiek był, w którym znała go ulica, spelunka, gdzie podłe życie wre, kochanką jego była zwykła ulicznica, kto gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Początek właściwie zawiera całą treść utworu, prawda? I jak Antek się dowiaduje o zdradzie, to się roześmiał z tym okrutnym ha, 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 to rozumiemy. Inaczej nie mógł postąpić. Jak ją po roku spotkał, to w ręku jego błysnął długi nóż, ostry nóż i wbił serce swojej Bogdanki, a nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż. Wypisz, wymaluj wszystkie filmy drugiej i trzeciej kategorii, wszystkie utwory literackie tak skonstruowane. Niech Państwo zauważą, że wszystko wyczerpuje się w treści. Jak powiedziałem, wie Pan jak to jest, albo wiecie ludzie jak to jest, no to właśnie wiemy, tak to jest. To jest właśnie ta struktura opowiadania. I końcowa glosa do tego typu filmu, do tego typu świata przedstawionego, co można dobrego o tym powiedzieć? Powiedziałem o komunikacji społecznej, prawda? Społecznej komunikacji, międzyludzkiej komunikacji, którą właśnie dzięki jakiejś tego typu naiwnej opowiastce załatwiamy, ale kicz jeszcze ma jedną taką zasługę dla niektórych, przede wszystkim dla estetów, dla tych, którzy stawiają sztukę ponad życiem, to wcale nie jest zasługa, ale z innego punktu widzenia można się na to umówić. Mianowicie zapewnia, tak jak powiedziałem o tych hamburgerach i Big Macach, zapewnia poczucie bezpieczeństwa w tym wypadku. Nie nasyca nas
specjalnie, ale zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, mianowicie zamyka nas w ramach świata moralnego, w którym przeszkadza mi być moralnym tylko niefortunne zdarzenie. Proszę zauważyć. Tylko przez to, że coś się złego wydarzyło, to ten moralny zaczyna się kiwać, ale nie ma niczego więcej. Właściwie właśnie rozważania typu moralnego, wieloznaczność psychologiczna, wszelka problematyzacja, problemowość, wejście w głąb są wykluczone. W związku z tym to jest, wszystko się zamyka na poziomie elementarnych potrzeb i dlatego bez względu na to, kto co mędrkował w latach 30., to film zdobył sobie takie uznanie i bez względu na to, co recenzenci napisali, to reżyser znany i dobry majster chwycił się za Znachora i zrobił remake z dużym powodzeniem. Jadzia z kolei, której reżyserem jest Mieczysław Krawicz, też bardzo znany realizator przedwojenny, który zginął tragicznie w powstaniu warszawskim, który też, podobnie jak Waszyński, tutaj w wypadku rodowodu literackiego tych książek Dołęgi Mostowicza, robił na przykład rzeczy według innego chłodnego pisarza popularnego Antoniego Marczyńskiego, na przykład taki film Szlakiem Hańby, znowu te kobiety nad przepaścią, to był wątek, prawda? Według Antoniego Marczyńskiego to najpierw był film, a później Marczyński, wiedziony sukcesem tego filmu, napisał powieść. Takie właśnie filmy jak O czym się nie mówi, film o nieszczęśliwej miłości wspaniałego, upadłego anioła do szlachetnego młodzieńca. Upadły anioł to w tej terminologii i obyczajowości międzywojnia to jest dziewczę z ludu zabłąkane w wielkomiejskim chaosie, wykorzystane niecnie przez zbójów, którzy chcą ją, ale tego nie widać na ekranie, bo może to jest fakt dokonany, zdeprawować seksualnie i która oczywiście doczekuje się ocalenia w różnych ekranowych wersjach, których tutaj nie przywołuję, bo sam jestem nimi zadziwiony, że jest ich tyle i zawsze się szczęśliwie to wszystko kończy. W każdym razie to. I też jakieś takie filmy właśnie, to też typowe takie podobieństwo z Waszyńskim, Sportowiec Mimowoli, z Dymszą, jakieś tego filmy, albo próby sproblematyzowania sytuacji obyczajowej. Wtedy dzisiaj ten tytuł by nie przeszedł, bo prawie wszyscy są już rozwiedzeni, ale wtedy moi rodzice rozwodzą się, to była sensacja, że ktoś się rozwodzi, w związku z tym tytuł wabił do kina rzesze tych widzów. Tutaj, gdy chodzi o ten film, którego bohaterka tytułowa grana przez najbardziej znaną i popularną, może nie w tej kolejności, popularną i znaną, najbardziej, bo znanych było wiele jak ona, kilka przynajmniej aktorek, o których zaraz powiem. Jadwigę Smosarską, ona wygrała kilka plebiscytów na najpopularniejszą aktorkę przed wojną. Jak wspominają jej wielbiciele, jednym z nich był na przykład Jan Kretschmar, że trafiła po prostu w swój czas,
cytat, czy była piękna, według ówczesnych kryteriów tak, ciekawe co Państwo na to powiedzą, choć jednocześnie była mało seksowna, a bardziej w cudzysłowie niebiańska. Może dlatego nigdy nie stała się gwiazdą międzynarodową, jak choćby Pola Negri, a do końca została ideałem szlachetnej Polki, mówi Jan Kreczmar, który był partnerem Smosarskiej z przedwojennej inscenizacji Maskarady. Smosarska bowiem miała solidne wykształcenie teatralne i od sceny zaczynała, jej biografia, nie wiem, nie ma tego w bazie filmu polskiego, właściwie trzeba by to zbadać, Jerzy Teplic przytacza wiadomości o debiucie teatralnym, udanym debiucie teatralnym w drugoplanowej roli na początku wieku Panny Sarskiej, z której później zrodziła się Smosarska. Czy Sarska to było prawdziwe jej nazwisko, nie wiadomo. W każdym razie ten teatralne zaplecze było i ona nie była gwiazdą w tym rozumieniu, że się ją po prostu oglądało, tylko rzeczywiście, tak jak w Jadzi, w filmie bardzo sympatycznym z kolei, bezpretensjonalnym, zrobionym czasem bez względu na różne szczegóły i śmieszności obyczajowe, nawet brawurowo, tę klasę pokazuje. Grała dużo i grała właściwie ciągle tę, nie tyle tę samą postać, co można się było po niej pewnych rzeczy spodziewać. To tak mówiąc, jadąc może nie po tytułach, bo tytuły są bardzo różne, są i jest i Barbara Radziwiłłówna, w tym są i postacie fikcyjne zupełnie, ale jadąc po, oglądając ten sam typ ekranowy, który ona kształtuje, to można by powiedzieć, że ona jest typem matki Polki albo dziewczyny takiej Polki godnej zaufania, o której mówiono, że o niej i na przykład o Marii Bogdzie, że wierna, uczciwa, kochająca, że jest wdzięczna, ale cotliwa, fertyczna, ale zdyscyplinowana. Złośliwiec mógłby powiedzieć, że dyscyplina triumfuje tylko nad nierozbudzonymi zmysłami, no ale to zostawmy. Jest patriotką i społecznicą, przy tym damą z towarzystwa, ale nie taką nadętą, pretensjonalną, tylko trzymającą pewną klasę, fason. Ma znajomość i poszanowanie reguł bon tonu. Co to jest bon ton? To jest kultura noża i widelca, przez nas trochę zapomniana, jak tutaj siedzimy, ale wtedy zarówno znaturalizowana, całowanie pań w rękę było, nie było zbyt tak, jak dzisiaj to bywa, zwłaszcza w telewizji, obrazkach, zbyt ostentacyjne, tylko było zupełnie naturalnym gestem. Przepuszczanie pierwszych kobiet, co dzisiaj uchodzi, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, za obrazę, też było praktykowane. Pewna galanteria, dworność, a równocześnie, gdy jesteśmy przy tym typie Smosarskiej, która tutaj, podobnie jak dwie inne aktorki tamtego okresu, teraz rzucę w ciągu tych następnych końcowych 15 minut kilka nazwisk. Państwo pomyślicie, że ja cytuję książkę telefoniczną, ale wyjaśnię na końcu, że robię to z całą premedytacją. Mianowicie w tym filmie ona mniej więcej sytuuje się wśród takich typów ekranowych, jakie dwie inne bardzo znane i miłe polskie aktorki tamtego okresu, Helena Grosówna i Jadzia Andrzejewska, stanowiły. To znaczy, jakby się powiedziało po hollywoodzku, dziewczyna z podwórka albo dziewczyna z sąsiedztwa, coś takiego. Nie żadna właśnie gwiazda, dama z dużej litery, nieruchoma, posągowa,
tylko ktoś, z którym się ma żywy kontakt. To jest jedno, jak gdyby wcielenie z Mosarskiej, ale co ważne podkreślić przy tym, skoro jesteśmy przy właśnie dziewczynie z sąsiedztwa, że to nie jest żaden typ z gminnego poziomu szelmutek i bestyjek. Szelmutki i bestyjki to jest w kulturze tamtego czy w obyczajowości tamtego czasu, to jest podkręcenie wąsa przez jakiegoś chreczkosieja albo komentarz jakiegoś mieszczucha na widok ponętnej kobiety i uprzedmiotowienie jej, dość charakterystyczne. W wielu filmach przedwojennych to uprzedmiotowienie nawet w sensie językowym istnieje, zaraz o tym powiem, a już feministki by się z tego ucieszyły. Rzeczywiście, gdybyśmy mieli szukać, co się feministką kojarzy zawsze i wszędzie, tak jak tym poborowym z Zupomaryni kojarzy im się z patriarchatem, to tutaj właśnie patriarchat, ta kultura patriarchalna, która kobietę deprecjonuje, stawia, jeśli nie w drugim rzędzie, co ustawia do pionu, w tym cytowanym przeze mnie filmie Druga młodość, jak wiarołomna żona wraca ukorzyć się przed mężem, to przypada mu w finale do dłoni, całując go po rękach, prawda? Rzecz zupełnie dzisiaj egzotyczna i niewyobrażalna, ale tego typu obyczajowość, która zniknęła ze swoim czasem, jak gdyby. Natomiast to się według Andrzeja Banacha, który przed wieloma laty napisał taką głośną książkę Erotyzm po polsku, to się kojarzy z sienkiewiczowskim wzorem kobiecości, która z jednej strony zakrywa się firankami rzęs, jeśli to mówię, to prawie cytuję jakiś tam fragment wysokiej lub niskiej literatury, która się płoni nieustannie, prawda, i która z drugiej strony zerka w stronę obowiązków nie tylko macierzyńskich, przyszłych, ale patriotycznych, które są nieustanne, prawda. To jest coś takiego dosyć odległego od Matki Ziemi, ale co jest bardzo mocno wpisane w obyczaj ówczesny, ten obyczaj uzewnętrzniony przez kino. Tutaj Państwo, takie mam czasem uczucie, że to w ogóle może brzmieć jak baśń o żelaznym wilku, bo już dla mnie było w moich czasach, a moje czasy były 150 lat temu, to było coś takiego zupełnie niezrozumiałego, że na przykład dwie kobiety nie mogą, kobiety same nie mogą iść do restauracji. W domyśle będą narażone na zaczepki. Że w ogóle jest źle widziane, żeby palić papierosa na ulicy, ale już kobiecie nie wolno palić papierosa na ulicy, prawda? Jakieś takie szczegóły, których tutaj nie wymieniam, żeby się nie rozrabiać, ale takie, które troszkę jak gdyby zaciskały gorset w imię czasem może i obrony przed jakimś, nie wiem, ekshibicjonizmem, który z kolei jest dzisiaj dość widoczny w ogóle w świecie, ale coś już wtedy dla mnie niezrozumiałego, a dla Państwa to jest baśń o żelaznym wilku. Więc tutaj w Jadzi, jak Aleksander Żabczyński schyla się nad Jadwigą Smosarską i mówi, że chciałbym pani powiedzieć tyle miłych słów, ale musiała ich pani usłyszeć w życiu tak wiele, to jak na zalotnika dzisiejszego, uwaga, czy w ogóle jest taka kategoria jak zalotnik dzisiejszy? Nie wiadomo, ale to zostawmy. To dla zalotnika dzisiejszego to zupełna klęska, prawda? No ale od banału językowego, który, uwaga, był
nie tylko akceptowany przez publiczność, no bo ktoś te zaloty w kinie oglądał, ale był w życiu codziennym praktykowany, no to, to są rzeczy zupełnie nie prawdopodobne. Tak jak kobiety były nazywane bestyjką, to mężczyzna, uwodziciel był nazywany na przykład bałamutem, prawda? Albo w ostateczności, tak jak w filmie Romeo i Julia, cukierkiem nasyconym trucizną. Później się nagle zjawiali ni z gruszki, ni z pietruszki jacyś domorośli poeci, którzy potrafili powiedzieć kobiecie, przychodzisz do mnie w promieniach słońca tak śliczna jak poranek. W filmie O czym się nie mówi, prawda? Albo nie mogę przeżyć jednego dnia bez pani. Coś takiego. Jak tutaj się pojawiają deminutywy, no to one są też typowe, prawda? W tych kontaktach męsko-damskich. Nie tylko będzie kapelusik i torebeczka, ale rada, żeby pani wysunęła główkę do tyłu i nóżkę w moją stronę, prawda? No, rzeczy dzisiaj zupełnie egzotyczne i nie do zaakceptowania. To wszystko było na zasadzie symetrii, bo tak jak powiedziałem, że kobiety musiały trzymać pewien fason, to dotyczyło również to, a i uwaga, jeśli powiedziałem o jednym wcieleniu Smosarskiej, tym podobnym do Heleny Grosównej i do Jadzi Andrzejewskiej, to było to drugie wcielenie amantki. A co to za kategoria? To też mi się wydarzyło w tej sali już mówić. Co to za kategoria amantka, amant? To jest kategoria wzięta z teatru, gdzie byli specjalnie obsadzani aktorzy w rolach tych kochasiów, kochających, kochanych, którzy nie mogliby zagrać roli charakterystycznej. A to była specjalna kategoria, ale ja ten wątek, ten motyw dlatego wydobywam, że to dotyczyło też przecież rzeczywistości pozaekranowej. Że jest taka kategoria, jak na przykład ten amant przedwojenny, taki jak Aleksander Żabczyński. Ciekawe, co panie powiedzą o jego aparycji, bo był ubóstwiany przez swoje rówieśniczki, jak Franciszek Brodniewicz, jak Witold Zacharewicz, który w Znachorze się pojawia w roli Czyńskiego, tak zwany śliczny młodzieniec, jak Mieczysław Cybulski, oszczędzę państwu cytatu z listek czytelniczek do pisma Kino, jaki on piękny, oni byli też traktowani jako w kategoriach rzeczy, ładnych rzeczy. To się dzisiaj kompletnie nie zdarza. No, co, De Niro miałby być chłoptasiem, prawda? Ostatnim jakimś takim, który troszkę kokietował i tak kręcił biodrem, to był chyba Marlon Brando. A po nim to są przecież normalni mężczyźni, prawda? Jedni przystojni, drudzy nieprzystojni, jedni z wdziękiem, drudzy bez wdzięku, ale nie traktujący siebie w kategoriach ładnej rzeczy, ozdoby. Taki mężczyzna musi być czysty, wypielęgnowany, uprzejmy. Ta uprzejmość, dekoracyjność stanowiła o jego, uwaga, wartościach ludzkich, moralnych. To jest rzecz zupełnie niesamowita. Przetrwała wojnę. Jeszcze po wojnie to się zdarzało. W powojennym Krakowie żył morderca, jeśli dobrze pamiętam, który się nazywał Władysław Mazurkiewicz, który wybierał sobie ofiary śmiertelne niestety wśród państw tak zwanego towarzystwa w krakowskiego. I zdarzyło mu się w ostatniej próbie takiej zbrodniczej próbie strzelić do znajomej, która siedziała przed nim w samochodzie. Strzelił z bliskiej odległości, nie zabił jej,
Oczywiście wydało się natychmiast, co się tam stało, ale ona nie mogła uwierzyć i nie zapomnę nigdy relacji sądowej o tym wydarzeniu. Władek, taki kulturalny mężczyzna, dlatego że był czysty, zadbany, elegancki i otwierał drzwi przed nią. To zupełnie coś niewiarygodnego. Przecież, proszę Państwa, na tej zasadzie zrobił powojenne złowrogi, jedyny złowrogi film w swojej karierze reżyserskiej, Chaplin, Monsieur Verdun. Monsieur Verdun to jest właśnie ta podszewka tego świata, jak dzisiaj by się powiedziało, mieszczańskiego. Coś bardzo niepokojącego. Także tutaj gdyby zedrzeć, stąd nie można zedrzeć politury, no bo by się poraniło meble, które są całkiem fajne. I szkoda tych mebelków, które są na ekranie. Tego nie róbmy. Ale ta rzeczywistość przedstawiona i ta rzeczywistość pozaekranowa, która raz naśladowała ekranową, a raz było odwrotnie, że ekran naśladował to, co znajdował na ulicach wielkich miast, bo już nie w małych miasteczkach albo na wsiach. To jest rzecz bardzo ciekawa i właściwie już dzisiaj nie do odcyfrowania, poza ewentualnie pamiętnikami i wspomnieniami. No i teraz na sam koniec przeprosiny, że był i Brodniewicz, i był Zacharewicz, i była Maria Bogda, i była Elżbieta Barszczewska, której nie było, bo o niej nie powiedziałem, a powinienem jako drugiej, o konkurentce smosarskiej, dlatego że grała drugą wersję trendowatej, przed wojną grała Elżbieta Barszczewska, a pierwszą grała smosarska. Elżbieta Barszczewska właśnie występuje w Znachorze w podwójnej roli matki i córki, więc i Barszczewska, i Maria Bogda, i kilka innych takich aktorek jak Lidia Wesocka, cała masa tych postaci ekranowych, które dzisiaj nazwiska dzisiaj Państwu nic nie mówią. No i co z tego? Niedawno zrobiono sondaż, widziałem w telewizji sondaż uliczny, przed dziennikarz, chyba to się nazywał Filip Heiser, z dużą podobizną Daniela Olbrychskiego, Bogusława Lindy i podobiznami takimi z kartonu i Krystyny Jandy. Olbrychski w sądzie ulicznej poległ od razu. Nikt nie wiedział, kto to jest. Gdy chodzi o Lindę, to rozpoznano go jako Olafa Lubaszenkę. Natomiast, i tym kończę, jako memento, żebyście Państwo te wszystkie nazwiska, które ja wymieniłem, trochę podtrzymali w głowie. Zapytano o Jandę i okazało się, że Janda to jest Angela Merkel. Dziękuję bardzo.